uroczy bal organizowany przez nas wspólnie z Fabryką Wełny i z panem doktorem Grzegorzem Krzyżanowskim. Większość Państwa była na poprzednim balu i należy się krótkie sprawozdanie z tego balu. Ogólnie na konto balowe wpłynęło, proszę Państwa, 129 385 zł. To brawa dla Państwa, dla tych, którzy przynosili rozmaite ciekawe eksponaty i dla tych, którzy licytowali. Na Pabianickie Centrum Medyczne przekazaliśmy 69 280 zł. Jak Państwo wiecie, został za to wyremontowany oddział fizjoterapii. Przy okazji dziękujemy panu doktorowi Chińskiemu za współpracę. Osoby niepełnosprawne otrzymały stypendia na leczenie, na rehabilitację w wysokości 52 605 zł. Dla uczniów zostało przeznaczonych 7,5 tysiąca złotych na stypendia. Proszę Państwa, najważniejsze, że nie mieliśmy żadnych kosztów własnych. Jedynymi kosztami własnymi były koszty przelewu bankowych. No i oczywiście koszt balu, bo to troszkę kosztuje, ale nie dużo. Proszę Państwa, chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Tomasza Jasińskiego. Dobry wieczór. Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania Państwa w imieniu właścicieli oraz całego zespołu hotelu Fabryka Wełny na kolejnej edycji balu charytatywnego. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo dopisujecie i że towarzyszycie nam w tej szczytnej idei pomocy naszemu Pabianickiemu Szpitalowi, który służy nie tylko naszemu miastu, ale całemu powiatowi. Pozwólcie Państwo, że w imieniu wszystkich organizatorów, czyli pana Andrzeja Owczarka, pana Grzegorza Krzyżanowskiego, a także w swoim, podziękuję pani dyrektor Sylwii Piekielnej, a za jej udziałem, czy na jej ręce chciałbym złożyć podziękowania dla całego zespołu hotelu Fabryka Wełny za przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości. Jeśli mógłbym na sekundkę poprosić panią Sylwię. Jeśli my tu jesteśmy. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości i mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z tego, co szef kuchni pan Wiesław Bober przygotował, a także z całego dzisiejszego wieczoru. Dodam tylko na koniec, także chwaląc się oczywiście i będąc bardzo dumny, że stoi przed Państwem jeden z trzech najlepszych dyrektorów hoteli niezależnych w Polsce. Chciałbym także dodać na koniec, że rozwijamy się we wszystkich kierunkach i przed dzisiejszym balem, dzisiejszą uroczystością otrzymaliśmy bardzo ważne wyróżnienie, a mianowicie zajęliśmy drugie miejsce w kategorii przy konkursie Hotel z Pomysłem. Jest to konkurs ogólnopolski, którego na celu jest docenienie hoteli, które działają z pomysłem, rozwijają się i które działają z pewną przewodnią myślą. A naszą myślą tutaj jest biznes, muzyka i takie uroczystości jak ta dzisiaj, czyli po prostu działalność charytatywna. Szanowni Państwo, chciałbym tylko dodać, że wspólnie tutaj podjęliśmy decyzję, że tematem przewodnim naszego balu to jest pomoc w zakupie bardzo nowoczesnego urządzenia dla oddziału urologii naszego Pabianickiego Szpitala. I tutaj może oddam głos panu doktorowi Grzegorzowi Krzyżanowskiemu. Szanowni Państwo, to wyjątkowa chwila dzisiaj. Myślę, że w miarę spożywanych posiłków licytacja się będzie rozwijała wyśmienicie i że uda nam się zebrać dość poważną kwotę, bo rzędu ćwierć miliona złotych na sprzęt. Patrząc po waszych twarzach i po uśmiechniętych minach i odstających kieszeniach,
Myślę, że nie będzie to specjalny problem, żeby w ramach licytacji pomóc innym. Chciałbym, korzystając z tej okazji, że mam tu dwóch wspaniałych Andrzejów, po pierwsze, Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabianickie, której mam zaszczyt przewodzić od wielu lat, jest to stowarzyszenie, które między innymi organizuje kwestę, organizuje również pomoc charytatywną. Jak żeby to było, gdyby w temu stowarzyszeniu nie pomagał pan Andrzej Furman. W związku z tym postanowiliśmy przyznać panu Andrzejowi honorowy medal. Medal nie byle jaki, bo medal wyrzeźbiony przez Ewę Maliszewską, a Ewa Maliszewska jest współtwórczynią animacji do filmu Piotruś i Wilk, który w 2008 roku zdobył Oscara. Wielkość ciała ma naprawdę niewielkie znaczenie, wielkość mózgu liczy się nieco bardziej. Jednak to wielkość serca ma znaczenie najważniejsze. I właśnie za to olbrzymie serce pełne życzliwości dla drugiego człowieka, pełne zrozumienia i chęci pomocy, za pomysły, za zawsze życzliwe wsparcie, za wszystkie rzeczy, za które nie można zapłacić pieniędzy, tylko uśmiechem, pamięcią i słowem dziękuję. Mamy zaszczyt wyróżnić pana honorowym odznaczeniem Stowarzyszenia Zjednoczenie Pabianickie, życząc jednocześnie satysfakcji z dalszych działań. Niech będą one źródłem radości i nieustannej potrzeby dzielenia się z innymi. Dobry wieczór Państwu. Nie będę dzisiaj mówił, ponieważ głos mi zabrało. Proszę o zrozumienie, mamy jakieś takie wątpliwe szczęście, że na pierwszym balu miałem złamaną nogę. A dzisiaj po prostu choroba nie pozwala mi mówić. Dziękuję za to wyróżnienie. Natomiast Grzegorzu, ja to wystawiam na licytację dzisiaj. Proszę Państwa, wystawiam to dzisiaj na licytację. No i liczymy na sukces. Dziękuję. Proszę Państwa, jest również specjalne podziękowanie dla organizatorów tych bali, a głównie dla pana Andrzeja Owczarka, które w imieniu prezydenta Pabianic Grzegorza Mackiewicza chciałbym odczytać i przekazać. Dziękuję za zaproszenie na 13. senatorski bal charytatywny, który ma przynieść środki pomocne dzieciom, uczniom i pacjentom Pabianickiego Centrum Medycznego.